Witam bardzo serdecznie w czwartą niedzielę Adwentu. Szukając śladów Chrystusa człowieka, nie sposób nie skonfrontować się ze śladami, które zostawiła po sobie kobieta, Matka Jezusa, ale także inne kobiety. To ona powiedziała w Nazarecie swoje tak. I to jej tak zmieniło historię świata. Ale jednocześnie to tak Maryi musiało skonfrontować się z być może kapłana Zachariasza. Jak pamiętamy z Ewangelii, Zachariaszowi ukazał się anioł i objawił mu, że będzie w starości ojcem, a jego stara, niepłodna żona będzie matką proroka. Zachariasz nie uwierzył w Boże obietnice i zaniemówił na 9 miesięcy, aż do czasu obrzezania swojego syna. Maryja natomiast uwierzyła i zaczęła mówić. Ale w jaki sposób zaczęła mówić, o tym postaramy się dowiedzieć tu, w Ein Karem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi judzkiej. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Wtedy rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Święty Łukasz wiąże ściśle dzieciństwo Jezusa z dzieciństwem Jana Chrzciciela. Pierwsze spotkanie tych dwóch chłopców miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Maryja zgodziła się zostać matką Jezusa. Ewangelista ogranicza się do lakonicznego stwierdzenia, że natychmiast po zwiastowaniu Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Ale dokąd? Łukasz nie podaje nam ani dokładnej lokalizacji, ani nazwy miasteczka, które było domem Zachariasza i Elżbiety. Przewodnicy na ogół mówią, że w tej okolicy, w okolicy Ein Karem, były domy kapłanów, którzy utrzymywali się z prowadzenia okolicznych winnic. Nie są to jednak twarde dane. Dopiero w 530 roku po Chrystusie pielgrzym Teodozjusz arbitralnie stwierdza, że matka Jana Chrzciciela, Elżbieta, mieszkała jakieś 5 kilometrów od Jerozolimy. Pewien kalendarz jerozolimski z 700 roku po Chrystusie zawiera notatkę o wspomnieniu liturgicznym świętej Elżbiety, która pochodziła z wioski Enkarim. Dopiero w 808 roku oficjalnie podaje się nazwę Ein Karim jako domu rodziny Jana Chrzciciela. Obecność sąsiadującego z kościołem nawiedzenia minaretu, który minęliśmy po drodze, wskazuje, że to miejsce miało znaczenie także dla muzułmanów. W rzeczy samej także Koran mówi o cudownych narodzinach Jana Chrzciciela. Przy tym minarecie znajduje się źródło zwane źródłem Maryi, bowiem uważano, że Maryja przychodziła tam nabierać wody podczas pobytu i opieki nad swoją ciężarną krewną. To wszystko to jednak zbyt mało, aby stwierdzić z całą stanowczością, że to jest na pewno to miejsce. Nie znaczy to jednak, że Ewangelia nie mówi prawdy. Co więcej, samo wydarzenie zapisane przez świętego Łukasza nosi znamiona prowokacji. Jakiej prowokacji? Przede wszystkim, jako młoda dziewczyna zaręczona z Józefem, Maryja nie mogłaby opuścić swojego domu bez opieki lub bez towarzystwa. Nawet gdyby chodziło o zwykłą przechadzkę po mieście, a co dopiero podróż na wzgórza w Judei, niedaleko Jerozolimy, odległej o jakieś 152 km od Nazaretu. Zanim dziewczyna zamieszkała ze swoim mężem i musiała pozostać w swoim domu.
Zachowanie sprzeczne z żydowskim kodem kulturowym byłoby więc naganne i stawiałoby Maryję w bardzo niekorzystnym świetle. Łukasz chce więc chyba powiedzieć, że Maryja uwierzyła, że Bóg ufa kobietom, choćby nawet nie ufał im świat, świat patriarchalny. Zachariasz na 9 miesięcy został niemową, bo nie uwierzył aniołowi. Maryja, która uwierzyła, zaczęła mówić swoim własnym głosem, głosem przełamywania istniejących barier kulturowych. Jeśli przyjąć, że jednym z kryteriów prawdy w Ewangeliach jest to, co wyłamuje się z ówczesnej kultury, kultury żydowskiej, to stoimy wobec autentycznego wydarzenia. Święty Łukasz ponadto napisał, że Maryja udała się w podróż i takiego samego określenia użyje później, by określić postanowienie Jezusa pójścia do Jeruzalem. Chciałby zatem pokazać, że także ta dziewczyna z Nazaretu ma konkretny udział w historii odkupienia człowieka. Staje się ona zatem nie tylko nową Arką Przymierza, jak tradycyjnie nazywamy ją w Kościele, ale także pierwszą misjonarką Jezusa. Przychodzi do Elżbiety nie po to, aby zweryfikować słowa anioła i umocnić krewną i powiedzieć, co sama usłyszała. Według tradycji pobożności ludowej spotkanie obu kobiet miało miejsce tutaj, w miejscu, które prowadzi do stanie studni. Pobożność ludowa głosi, że gdy Maryja witała się z Elżbietą, to ze skały wytrysnęło radośnie źródło wody żywej. Nie trzeba w to wierzyć, bo nie należy to do prawd wiary. Z drugiej strony może nam jednak pomóc wyobrazić sobie, co stało się, gdy te dwie kobiety stanęły naprzeciwko siebie. Elżbieta wyznaje, że gdy usłyszała słowa pozdrowienia Maryi, to poruszyło się dzieciątko w jej łonie, ponieważ zgodnie z obietnicą Bożą, Jan już od poczęcia był napełniony Duchem Świętym. Dlatego poruszenie w łonie ma znaczenie profetyczne. Będąc jeszcze w łonie matki, Jan już prorokuje i uwielbia Mesjasza, którego czuje całą swoją duszą, choć jeszcze nie oczami ciała. Duch Święty, który jest w Janie, pobudza go do uznania Jezusa, a to uwiarygodni wszystkie inne późniejsze działania Jana. Zostały one podjęte tylko ze względu na tego, który w łonie Maryi został przyniesiony na spotkanie z Elżbietą. Także Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, jak czytamy w Ewangelii. Wita się z Maryją słowami nie pochodzącymi od niej, ale od Ducha Świętego i potwierdza prawdziwość słów Archanioła Gabriela, które ten wypowiedział wcześniej do Maryi. Maryja jest pełna łaski, jest błogosławiona. Słowa Elżbiety są reminiscencją pozdrowień, jakie na wschodzie kierowano do ludzi o statusie wyższym niż swój własny. Nie jest to bez znaczenia, bo przecież Elżbieta pochodziła z rodu kapłańskiego, z rodu Aarona. Była żoną kapłana, wreszcie była starszą od Maryi. Tymczasem Elżbieta mówi o Maryi: Matka mojego Pana. W ten sposób odsłania się nam tożsamość Jezusa. To malutkie, mikroskopijne dziecko Maryi zostaje nazwane Panem, po hebrajsku Adonai, po grecku Kyrios, a przecież ten tytuł przysługuje w Biblii tylko Bogu. A jak na pozdrowienie Elżbiety odpowiada Maryja? Przede wszystkim Maryja nie odpowiada Elżbiecie. Nie mówi do niej: ciociu, ale fajnie, że uwierzyłaś. Super, że mamy taką samą przygodę. Maryja wyśpiewuje swoją pieśń chwały na cześć Boga Izraela. Swój wielki hymn Magnificat. Jest to pieśń Żydówki Miriam, przypominająca hymny wielkich kobiet Izraela. Siostry Mojżesza Miriam, Debory, która pokonała Siserę, Hanny, matki Samuela, wojowniczej Judyty, sprytnej królowej Estery i młodziutkiej Sary, narzeczonej Tobiasza. Podobnie jak tamte kobiety, ich pieśni także hymn Maryi jest pieśnią zwycięstwa i chwały.
Bibliści dowodzą, że ten hymn Maryi jest tak naprawdę kompilacją kilku psalmów. To nic złego. Święty Łukasz chce pokazać, że wielkie dzieła Boże, jakich Izrael doświadczył w swojej historii, znajdują swoją kontynuację i wypełnienie w doświadczeniu Maryi. Chyba najbardziej dramatyczne słowa tej pieśni to: strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Nie należy tego interpretować, jakoby Maryja chciała powiedzieć Elżbiecie: popatrz, Bóg zadziałał w twoim życiu i odmienił ten tragiczny los. Owszem, Bóg wywyższył pokornych i to wywyższenie pokornych widać w życiu Elżbiety, ale w stopniu absolutnym będzie je widać przede wszystkim w wywyższeniu Jezusa, najpierw na krzyżu, który w ten sposób uniży samego siebie, a potem zostanie wywyższony w stopniu absolutnym. W tych samych słowach brzmi też głos kobiety wygłaszającej wobec świata manifest swojej niezgody na niesprawiedliwość społeczną. Jest to wielkie ostrzeżenie dla ludzi pokładających ufność w bogactwach i w przemocy. Bóg nie kieruje się logiką wielkich tego świata. Jego oczy, oczy Boga nie mają względu na to, co wysokie czy niskie, ale patrzą na to, co kryje się w sercu człowieka. Z tego wszystkiego płynie dla nas lekcja, że tu w Ain Karem albo gdzie indziej miało miejsce spotkanie dwóch kobiet, których ziemskie losy były bardzo skomplikowane. Jedna z nich miała męża, jeszcze nie zamieszkała z nim w domu, a już była w ciąży z dzieckiem, które nie było dzieckiem jej obiecanego męża. Druga była kobietą uznaną przez wszystkich za odrzuconą przez Boga, bo niepłodną. Ich spotkanie jest jednak przesiąknięte radością. Obie doświadczyły mocy Bożej, która w cudowny sposób pojawiła się w ich życiu. Jednak nie zatrzymują tego cudu dla siebie, bo wiedzą i czują tę rewolucyjną wizję Boga, wchodzącego w ich świat po to, by wejść w świat wszystkich ludzi i dać nadzieję, szczególnie tym upokorzonym i zagubionym. Maryja stała się w ten sposób nadzieją i kotwicą wiary dla milionów kobiet na całym świecie. W jej życiu pojawia się przede wszystkim odpowiedź kobiety, rozciągająca się na życie wielu kobiet i mężczyzn. A hymn Maryi staje się niczym chór w greckim dramacie. Mówi, że Bóg nie jest jakimś kapryśnym starcem, rozdającym cudowne wydarzenia, aby zadowolić samego siebie. Działanie Boże jest planowe i spójne. Sięga pierwszego wybrania Izraela i dociera aż do ostatecznego jego wybawienia. A wybawienie zaczyna się od ludzi niepozornych. Choćby tak niepozornych, jak młodziutka Miriam z Nazaretu. Dobrej niedzieli Państwu życzę i dobrego ostatniego tygodnia Adwentu i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Z Ain Karem dla Deonu, ojciec Wiesław Dawidowski.